Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Państwa gorąco. To jest ostatni odcinek pierwszego sezonu programu Czwany Gapa. Chciałem, żeby pojawiła się w nim osoba, która jest równie przystojna jak ja, równie bogata jak ja, ale też osoba, która podobnie jak ja wcześniej zakończyła karierę sportową, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Ja przestałem grać jak miałem 14 lat i byłem bardzo obiecującym miniorem petrochemii Płock. On przestał grać jak miał 30 lat i był człowiekiem, który strzelał bramki w dużych, poważnych spotkaniach eliminacyjnych choćby do takich turniejów jak Euro 2008. Radek Matusiak, dzień dobry witaj. Dzień dobry, witam. Radek powiedziałeś kiedyś tak. Lubiłem, gdy się o mnie pisało. I był taki moment, ja pamiętam, w 2006 roku, ja pracowałem wtedy w dzienniku, ty wyskakiwałeś absolutnie z każdej gazety. U nas jakiś duży wywiad z czarkiem kowalskim, gdzie y, pokazywałeś się jako znawca win, gdzieś tam w przeglądzie jako człowiek, który zna się na giełdzie. Byłeś wszędzie i nagle, w pewnym momencie, powiedziałeś stop. Co To, y, to cała sytuacja z tymi winami, z tą giełdą, to, y, to zostało przedstawione źle i, i zinterpretowane przez ludzi źle, ponieważ Zaczęło się tak, że przyjechał dziennikarz y, chyba z The Times, z tej gazety wtedy jeszcze, do, do Bohatowa, a zrobił to, rozumiem, wywiad. się o hobby. Czym się interesuje? Ja no, nie że jesteśmy się jest giełdą. Nie nigdy, że jesteśmy jakimś tam wybitnym specjalistą. Że Ale się interesuje. Nie wiem, trzeba było, żeby historię tak, dopisać. I oni podobali tę historię, bo to coś, coś ciekawego. piłkarze przeważnie no, do. Wreszcie nie PlayStation. I, i, tak. I, i on, oho, gdzieś tam napisał jeden dziennikarz. To inni i oni, wiesz, wykreowali y, mnie na znawce win i, i, i inwestora giełdowego, <grym gdzie, <grym gdzie ja nigdzie jak nie przedstawiałem, wiesz, po, i potem y, jakby, oni sami y, pytali właśnie o to, nie pytali się jak, jak, jak mecz, y, oni ciągnęli to, bo to było ciekawe, a potem, y, potem dostałem po głowie właśnie za to, że y, zamiast grać piłkę, to ja mówiłem o czymś innym, ja to co uważam, bo, bo, bo było... No, no trochę no, troszkę, nie, nie tak nie fair, naprawdę. Tak, bo ja nigdy jakby sam z tym nie wychodziłem i, i nie chciałem zainteresować y, ludzi właśnie tym, a oni oczekiwali właśnie tego ode mnie i potem za to, 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 to mi jeszcze e, My się wtedy nie znaliśmy, ale mi się chciało trochę śmiać, pamiętam, bo pomyślałem sobie, że ten gość to niedługo albo otworzy winnicę, albo jakiś, e, nie wiem, gazetę typu Puls Biznesu kupi, no bo już tyle jest tej giełdy i tyle tego wina, że naprawdę ty w moich oczach wtedy byłeś jakimś wytrawnym znawcą. Ale to, 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 to było <noise> przedstawione przez dziennikarzy. Przez i to była ich interpretacja. Ja nim tak nie powiedziałem. Ja interesuję się interesuję winami, bo tak jest, że się jeżdża. Ja, ja lubię alkohol w postaci wina, właśnie. Coś tam o tym przeczytałem nawet. Jeżeli chodzi o giełdę, to też interesuje się no, inwestowaniem pieniędzy, pewnie jak, jak wielu jeszcze innych ludzi, i to, to nie jest nic ale nigdy się nie, nie, nie przedstawiam jako znawca czy wybitny inwestor. To, 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 to wykrywała prasa człowieka takiego którego oni chcieli pewnie widzieć y Patrząc na wyczyny drużyny Adama Nawałki na turnieju Mistrzostw Europy we Francji y na pewno jesteś zadowolony, masz tam wielu kolegów w tym zespole, ale nie jest tak, że czasem zastanawiasz się, że kurczę może gdyby moja kariera potoczyła się inaczej to mógłbym tam być, bo jednak ty jesteś młodym chłopakiem, no, jesteś gościem z rocznika 82 podejrzewam, że jakby poszperać w kadrach poszczególnych drużyn na Euro to kilkunastu ludzi starszych od ciebie by się znalazło, choćby u nas Artur Borut Jasne, no, czasami nachodzą no, to myśli, że patrzę na przykład na Kubę Łaszczykowskiego czy, czy Fabiana, z którym grałem, i, i oni są trzonem kadry, a ja jestem już długo emerytem. I czasami tak myślę sobie, że no, szkoda, prawda? Bo, bo mógłbym pewnie byłaby szansa, żeby tam być i, i grać, i być częścią tego zespołu. Ale z drugiej strony ten moment taki, w którym ja powiedziałem sobie, no, że nie, 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 nie osiągnę już nic więcej, nie będę piłkarzem, nie wiem, wielkiego klubu. I zem sobie z tego, że trzeba kończyć, no bo nie chciałem się też rozbijać po jakichś tam niższych ligach, rozrabiam się na, na jakieś tam wiesz, podrzędne kluby. Wolę skończyć to w wieku 30 lat, bo nie, już miałem problem ze zdrowiem i uważam, że to będzie najlepsze wyjście. Bo i tak trzeba będzie za chwilę skończyć, to jest wcześniej i zrobić coś, zająć się czymś innym, bo, bo za chwilę i tak ten moment musi nadejść. Za to Radek nie ma problemów z formą. Akurat w naszym tam w naszej przebieralni, proszę Państwa, podejrzewałem, jak zmieniał koszulę, że cały czas jest tarka na klacie i nie jeden. Ale mi rekafę robić, ale nie jeden ligowiec, może w końcu coś wyrwiesz. Nie jeden ligowiec, nie jeden ligowiec, słuchaj, mógłby ci pozazdrościć sylwetki. To jaki jest sposób? Może wiesz, ogląda nas jakiś były piłkarz który się zapuścił, nie wiem, Wojciech nie, no, wieś, Kowalczyk, jaki Nic specjalnego, robię tysiąc wróżków dziennie po prostu. Nie, takie... Dwa tysiące. Nie, tak, <grym> nie, nie wiem, jest jakaś tam pamięć mięśniowa, jeżeli się nie zapuścisz, no to, to po prostu... I czasem odświeżasz te mieście to, to chyba to nie jest jakaś wielka sztuka, żeby, żeby nie być grubym, no. Jak, jak wiesz, pozostałości po, po, po sporcie są i, i pilujesz w miarę tego, co, co jesz i, i trochę się ruszasz, to to nie jest wielka sztuka. Mhm. Grałeś we Włoszech, w Holandii, w Grecji. Wymień mi po jednej fajnej rzeczy. Którą wyniosłeś z każdego z tych krajów. Oczywiście po zapiciem no bo wiadomo, że oni tam lubią. So, Włosi są chodzi na punkcie piłki tak pozytywnie chodzi. Tak, tak, jak religia. Tak traktowany jesteś jak taki troszkę półbuk, do tego nawet stopnia, że nie możesz pójść do sklepu, bo, bo no nie zrobić zakupów, bo i tak będą ciągle od ciebie oczekiwali autografów czy zdjęć. Yy, I i poznałem zupełnie piłkę z jednej strony. Właśnie tam się. Tam ludzie. Nawet piłka gra gorzej. Ale jest seria, to jest szanowany, ponieważ no, ciężko jest tam dostać. I tam dostają się jednak ci najlepsi, i, i mimo wszystko jest szanowany. I, I naruszyłem się tego, że piłkarz jest tam religią. W Polsce to zupełnie inaczej wygląda, i uważam, że piłkarze są no, troszkę traktowani niesprawiedliwie w Polsce. Ale moim zdaniem, z drugiej strony. Jednak coraz więcej, coraz bardziej się ich docenia, co też widać po kadrze nawałki. No, my rozmawiamy świeżo po meczu Polska, Irlandia Północna, dzisiaj wchodzę do miejsca, w którym jadam śniadania na Mokotowie i wszyscy naprawdę, wszyscy przy wszystkich stolikach dają o Bartku kapustce i są o nim zachwyceni. Czyli gdzieś tam tych Polaków zaczyna się, moim zdaniem, może na poziomie reprezentacji jedynie, tak, jak jest na niego. Mod, jest moda na kadrę teraz. To jest moda na kadrę, bo ponieważ gramy dobrze, wygramy mecze, mamy dobrych piłkarzy, którzy są rozpoznawalni w Polsce, a, a nawet na świecie. I rzeczywiście dużo ludzi się teraz identyfikuje z tą kadrą y, i, i na tą kadrę jest moda, więc rzeczywiście y, piłkarze... ale to są piłkarze, chodzi o piłkarze kadry. Oni są doceniani, doceniani ale jeżeli chodzi o ligowców naszych, to, 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 to uważam, że to naprawdę jest jeszcze, no, to nie wygląda tak jak powinno wyglądać. Dobra, a Holandia, Grecja, co takiego dobrego wynikającego. No, Holandia, Holandia jest y, y, krajem... Y, tak, 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 poukładany. Wiesz, Ja mieszkałem w Fereven, miałem dom, drzwi były wiesz, w sensie, gdybyś mocniej popchnął, to, to by się od razu wyłamał, ale tam, ale tam nikt nie kradnie. Tam nie ma, tam oni są tak poukładani, że jak ja jechałem na przykład szybciej niż przewidywała wiesz, prędkość dopuszczalna, to oni wszyscy ci książkami dawali znać, że co ty robisz, że za szybko jedziesz. Wszyscy kierowcy dawali mhm. znać. To jest takie trochę dziwne, no, my w wiesz, inaczej, inaczej, troszkę zachowujemy się. W Grecji chyba takiego czegoś a, a kolei, nie było. A z kolei Grecja to jest kraj. Ludzi, którzy nie mają problemów. Niby był ten kryzys tam, w tym momencie, jak tam odchodziłem, był ten kryzys i, i wiesz no, niby fatalszy, oni są u siebie i oni się niczym nie przejmują. Oni mają problem, ale ten problem nie, nie przekazał im się cieszyć życiem. Mhm. Więc Grecja pozytywny kraj. Powiedz, co Ty w ogóle teraz robisz? Bo myślę, że wielu kibiców widzi Cię jak, nie wiem, jesteś w programie, który też pokazujemy w Sportklubie, czyli w stanie futbolu. Bywasz na różnych meczach, ale czym Ty się zajmujesz? Z czego Ty żyjesz? Ta giełda właśnie, czy, czy coś innego? Nie, czy, teraz to nie jest okres na, na inwestowanie uważam, bo ta sytuacja polityczna jest tak, tak, tak niestabilna, że to, to nie jest dobry moment na inwestowanie na giełdzie. Ale, ale si cały czas jestem na bieżąco z tym. To, to, Interesuję się tym, jak, jak uważam, że jest możliwość, to czasami że się można zainwestować jakieś pieniądze. Ja teraz um, współpracuję ze szkołą w Wodzi, gdzie mój tata jest dyrektorem sportowym tej szkoły i pomagam tym młodym chłopcom gdzieś tam i, i jestem, jestem w życiu tej szkoły. Pomagam, kręcę się tam jako, trochę jako agent, trochę jako taki pomo pomocnik ojca, więc zajmuję się młodymi piłkarzami ogólnie. Hmm. No właśnie, a propos tego agenta, bo to było moje kolejne pytanie. Ty dla mnie jesteś takim trochę młodszym Mariuszem Piekarskim. Mariusz Piekarski zawsze był uważany za takiego trochę fircyka w zalotach, uśmiechniętego, serdecznego, miłego gościa, który raczej nie ma wrogów w środowisku, z tobą jest podobnie. Ty nie myślałeś właśnie o tym, żeby pójść w tą menadżerkę tak mocniej? Oczywiście. No, to jest myśl praktycznie wszystkich piłkarzy, y, jak kończą grać piłkę, Ale no, nie będę, każdy ma ku temu predyspozycję. Do czego zmierzam? Że, bo to się wydaje takie proste: nie? będę agentem, bo mam gdzieś kontakt, zadzwonię, ale tak naprawdę to jest bardzo ciężka robota i raz ja trzeba mieć umiejętności, y, trzeba mieć pieniądze, żeby. Y, bo, bo to wiesz, transfer może być, a może go nie być. Tak? Musi być zawodnik, a musisz być zawodnika, musisz ten transfer zorganizować, a może być, o, że okienko jest puste, nie zarobić nic. To jest, nie jest łatwa praca. Aczkolwiek ja. Y, Wiesz co rywalizacja od zawodników. Jak ja na przykład idę do, i, i widzę, że dziesięciu stoi już na, na, nad, nad, nad chłopakiem, to ja nie to nie pasuję. Tam nie wchodzę i się nie będę przepychał z nimi wszystkimi, Obisywał. Czegoś, jeszcze, jeszcze góry czegoś góry bardziej złota, ekstra, tak. No, czymś się przekonał, oni są, nie, nie, ja się nie bawię, nie. Więc mi, dla mnie to jest takie, bardziej tych młodych chłopców, które mam ze szkoły, pod ręką, widzę ich od, wiesz, od, 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 od czasów, miałem 8-10 lat i jeżeli taki zawodnik, to, to chętnie pomogę i nawet jako agent y, też, też tym się zajmę. Mhm. A kiedy Wy w tej Łodzi będziecie mieli poważną piłkę nożną, bo tak sobie przed programem myślałem, że Łódź z tych dużych polskich miast, to obok Lublina jest takie najbardziej upośledzone miasto sportowo, bo tak naprawdę nie ma tam już prawie nic. Kiedyś była piłka ręczna na dosyć wysokim poziomie, bo była Anilana, była poważna koszykówka, a teraz, no i była przede wszystkim tak piłka nożna, była Liga Mistrzów, był Wizew, był ŁKS, teraz te drużyny to, są gdzieś w odmentach. To, 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 to wynika tylko i wyłącznie z, z braku pieniędzy. jest biednym. Nie ma tam takich firm dużych, i czy sponsorów indywidualnych, którzy mogli zainwestować duże pieniądze w, w, w klub piłkarski. Był pan Casek, już go nie ma, w jak to się skończyło. I jeżeli pojawi duża firma, bogaty człowiek, to, to szybko doprowadzi wizę czy ŁKS do, do ekstraklasy. Natomiast na tą, na tą chwilę po prostu nie ma pieniędzy, a bez pieniędzy to, to cię, ciężko, ciężko wyniki. Mhm. Jeżeli chodzi o Ciebie, a Ty nie myślałeś o tym, żeby się zająć trochę poważniej pisaniem, bo jak był taki moment, że Dawałeś cykl felietonów na Weszło, to pamiętam, że wszyscy dziennikarze się dobrze bawili, bo widać było, że ty po prostu masz do tego smykałkę. Pisałeś sam, bo czasami to jest tak, że e, jakaś gwiazda, jakiś celebryta pisze felietony, a wiemy jak to wygląda. Dzwoni do niego dziennikarz, przelewa jego myśli na papier i dopiero wtedy to ma jakiś sens. A ty pamiętam, e, opowiadałeś kiedyś, był taki moment, że jeździłeś samochodem, jeździłeś sobie tramwajem po łodzi, miałeś tablet, i taki zwykły kibic, który wszedł do tramwaju mógł zobaczyć Radosława Matusiaka, który na tablecie napierdzielał artykuł na Weszło. I te felietony były naprawdę fajne. Pamiętam, zadzwonił mi Stanowski Krzysiek i to się, czy bym właśnie nie podyktował jakichś tam swoich wspomnień. Ktoś tam będzie dzwonił. Ja mówię, co, so, ja spróbuję może sam napisać, nie? Ocenisz, czy to, czy to puścisz, czy nie puścisz. No i wysłałem to, mówię, że jest super, że podobało mi się i, i zacząłem sam pisać też rzeczywiście te felietony. Ale to było fajne do momentu, kiedy ja pisałem Twoje wspomnienia. Tak? Ja pisałem rzeczywiście, jak to, jak to wyglądało we Włoszech, w, w Holandii, w Grecji i ludzie to interesowali się, bo to było coś ciekawego innego. Ja nie, nie chciałem być kolejnym wiesz, krytykiem rzeczywistości polskiej czy, czy kadrowej i tak dalej. Tak Dziennikarz jest multum i, i ja nie, nie, no, nie chcę być kolejnym. Dwóch wspomnienia było fajnie. Skończyły mi się wspomnienia, bo no, wiesz, tam jak ja nie była jakaś strasznie długa. Nie, <laughs> to jest, nie było tych wspomnień, wiesz, no, tyle, żeby było Poza tym też nie wszystkim komuś, można napisać, wiadomo. Więc, więc kiedy, w momencie, kiedy do, dobiegłem ze wspomnieniami do końca, powiedziałem, że wydaje mi się, że to jest moment, który trzeba zakończyć i, i, i tyle. A nie myślałeś, żeby pójść taką drogą? Nie wiem, Sebastian Mila został kapitanem reprezentacji przeglądu sportowego na Euro. Wirtualna Polska, widzę, że w trakcie Mistrzostw Europy wykorzystuje Maćka Żurawskiego i Kamila Kosowskiego. Nie miałeś takiej presji? takiej chęci, żeby pójść właśnie w coś, w coś takiego? Co, byłem pewnym ekspertem chyba N, chyba, no, n sportu <laughs> chyba? E, byłem, <laughs> e, Potem jakiś ten, ten temat u, uciął się, bo oni się połączyli chyba z, z, z cyfrą i, i jakoś tak się to e, naturalnie skończyło. Natomiast nie miałem innych propozycji takich właśnie, żeby pewnie gdybym dostał propozycję, wyjeżdżał na Euro jako tam jakiś ekspert, to bym to rozważył. Natomiast nie miałem takich propozycji, więc nie ma tematu. No jesteś też w stanie futbolu, gdzie czasem coś powiesz, ale przeważnie Paweł Zarzeczny <grymnie> nie pozwala dojść do, do głosu. Mamy, mamy, Sam futbol ma jedną gwiazdę, Paweł Zarzecznego, i, i wszyscy są wiesz, w, w jego cieniu. I ja znam swoje miejsce w szeregu. Mm -hmm. Znajome koleżanki mówią mi, że ty masz filmową urodę, e, to może powinieneś próbować. Dam, dam po, po programie dam numer do dwóch, pokażę ci zdjęcia jak co najniżej, okej? Okay. E, czy nie masz tak, że e, nie myślałeś o tym, żeby czegoś takiego też spróbować? Bo umówmy się, poziom seriali w Polsce ciągle jest taki, żebyś go nie Sła, zaniżył no, nie, nie, specjalnie. Nie, bo, nie żeby, żeby, żeby Rysia skam zastąpi w tym momencie, wiesz. Tak? Ale akurat, akurat pech chciał, że się, nie, 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 że przekwitry absolutnie, się. Absolutnie nigdy nie miałem, wiesz, ani, ani propozycji, ani nawet takich myśli, żeby grać, być aktorem, czy, czy, wiesz, zresztą jaka to jest rola filmowa? Wiesz, są, 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 ludzie, którzy, wiesz, grają takie postacie... Czarnych charakterów, czy takich no, kochanków nie, bardziej? No, no właśnie, bo nie wiem jaka to rola filmowa jest. Musielibyśmy zobaczyć. Tak. Słuchaj, jesteś w kontakcie z trenerem Lenczykiem, nie wiem, z Łukaszem Gargułą, z tą fantastyczną drużyną Bełchatowa. Ja w ogóle mam sentyment do tamtej drużyny, bo wiesz co, jak pojechałem na wasz mecz z Wisłą Kraków, byłem na tym meczu, to żeście Wiśle przypieprzyli na Remonta 4-2 i popełniłem pierwszy, najgorszy błąd dziennikarski. Jarek Matusiak, nie wiem czy tego pamiętasz, taki dziennikarz fakty tak, był. Tak, 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 tak. Jarek Matusiak, spałem u niego po tym meczu i chciałem napisać relację po meczu. Ale on mówił spokojnie: napiszemy relację, jak wrócimy z imprezy. Wróciliśmy kompletnie zabici, zawaliłem termin, stan i Paweł Zarzeczny chcieli mnie zabić. To z tym mi się ten wasz mecz kojarzy, ale też z tym, że wy wtedy rozgrywaliście fenomenalny sezon: no, zdobyliście mistrzostwo Polski. Y, y, nie, może nieskromnie mówiąc, y, ta drużyna naprawdę ona. Y, My graliśmy w futbol taki, który w Polsce był rzadko spotykany, czyli ofensywny, jest dużo bramek. Taki mieli... pozbawiony strachu. Tak, i, i naprawdę to fajnie wyglądało. Ja, ja sam w tym nie raz jeszcze wracam do tego oglądam i rzeczywiście to mecze się dobrze oglądało. Teraz patrzysz raz na takie mecze, wiesz, to, to ciężko się ogląda, bo dużo walki, mało gry. A u nas byli zawodnicy jak Garguła, był, był Piotrasiak, był Dziedzic, był Ujek, też nie, nieco przecież piłkarz, I, i to, to dobrze wyglądało, mieliśmy wyniki, mieliśmy fajną ekipę. Lęczyk to wszystko fajnie scalał swoim, swoim autorytetem. I, I rzeczywiście to był fajny okres w moim życiu, najlepszy tak naprawdę jako piłkarza. Ale jesteś sentymentalny? Właśnie wracasz do tych meczów czasem? Tak, tak. Czasami, czasami gdzieś tam jak, jak jest szansa, czy ktoś może gdzieś oglądać, to ja to trochę nie obejrzę. Nie tak, że sam sobie puszczam te mecze i, i, i płaczę. W wino? Nie, 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 nie. wino Absurde. i w porze się grałem? Absolutnie ale często z, jak z Łukaszem Gargłą mam kontakt i, i, i gdzieś tam jak się spotkamy, to wspominamy sobie ten okres. To był to fajny okres i rzeczywiście wszyscy to dobrze wspominają, bo była fajna ekipa, fajnych ludzi i dobrych piłkarzy. Fajną ekipę, fajnych ludzi, może nie piłkarzy, ale naprawdę utalentowanych. Miałem też podczas całego tego sezonu programu Utcvany Gapa. Radek, dziękuję Ci serdecznie. A Państwu dziękuję za to, że byliście z nami przez tych ostatnich kilka miesięcy. I podejrzewam, że łatwo nie było wytrzymać psychicznie to, co tutaj się rozgrywało, ale daliście radę, dobrze daliście do końca tego maratonu. Jestem z Was dumny. Kamil Gapiński, dziękuję bardzo, do widzenia.